Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina, a dzisiaj moimi gośćmi, ze względu na Dzień Dziecka, dzieci ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Saduk. Jest z nami sołtys z tej wsi, Arkadiusz Jąkalski. Witam cię serdecznie, Arku. Cześć, witam wszystkich. Dzieciaczki, musicie się przedstawić. To proszę, może od ciebie zaczniemy. Jak masz na imię? Blanka. Blanka masz na imię. Proszę, ty? Nikola. Nikola, to tak jak moja córka. Bardzo ładne imię, Blanka. Też oczywiście jest bardzo ładne. A ty powiedz, jak masz na imię? Olga. O, to cudowne. A ty, proszę? Sebastian. Sebastian. No dobrze, to co, wszyscy chodzicie do świetlicy u was tam? Tak. Jakie zajęcia tam macie? Pochwalcie się trochę. Blanka? Na przykład robimy różne aktywności, na przykład dzielimy się na dwie drużyny i która szybciej wykona na przykład daną czynność. Co to za czynność, powiesz? Na przykład skakanka, kto szybciej... Kto szybciej będzie skakał na skakance? Albo kto na przykład więcej przeskoczy. No dobrze, Sebastian, na jakie zajęcia tam wykonujecie na świetlicy? Malujecie czapki chyba, co? Tak. Tak? To jest namalowana przez ciebie czapka? Tak. Pokaż ją tu widzom, do tej kamery. Pokaż ją do kamery. Sobie. Zdejmij ją i pokaż. O, taka. Ale to się nagrywa? Tak, nagrywa się. Olga, a ty jakie zajęcia wykonujesz? Też malowałaś czapkę? Ja torbę malowałam. Torbę malowałaś? A czemu z nią dzisiaj nie przyjechałaś? Ja bym z chęcią ją zobaczyła. Ale mama ją wyrzuciła. Dlaczego mama ją wyrzuciła? Za dużo było brokatu do mnie. A ty lubisz brokat? Lubisz świecidełka? No to na jakąś imprezę powinna się sobie zachować, myślę. Co ty na to? Ale cała szafa by była w brokacie. To jedno, masz teraz nauczkę z tego malowania, że już tyle brokatu nie można kłaść, tak? W następnych warsztatach, Olga, nie dajemy brokatu. Czapkę. Czapkę. Tak, robimy czapkę bez brokatu. Okej. Okay. A ty, Nikola? Ja mam z brokatem. Nikola, przepraszam, a ty jaką czapkę, co robiłaś? Ja też zrobiłam torbę. Mhm. Też dużo brokatu było. Też dużo brokatu, a też lubisz brokat? Bardzo. Okej. Okay. I co? Mama ci nie wyrzuciła? Wyrzuciła. Tylko moja czapka ze świetlicy przetrwała. Moja czapka tylko przetrwała. Sebastian, ty się nie chwal, bo i tak ci matka ją kiedyś wyrzuciła. Ty jesteś bardzo stary. Nie będziesz jej chciał nosić. To już będzie wirale. Z tego będą tworzone memy. A ty, Blanka, malowałaś coś? Tak, czapkę. Czapkę. A co się stało z nią? Ja jeszcze żyję. To tyle pewnie brokatu nie dałaś, żeby mama nie wyrzuciła. Ja akurat kwiatki malowałam. Aha, okej. Okay. A powiedz mi, no co jeszcze? No jeszcze co robicie? Tak, to się nagrywa, później będzie słychać, jak mówisz halo. Olga, co tam jeszcze robicie na tych zajęciach, powiedz? Bo słyszałam, że ty będziesz przyszłym politykiem. No, chodzimy na różne wycieczki. A gdzie na przykład? Na przykład do... na... Na gniazda tych jaskół. Na gniazda jaskółek? My jesteśmy jaskółce. A my jesteśmy jaskółka! Nikola też! Jaskółka! Tak, tak, mamy dwie jaskółki, bo rzeczywiście... Jaskółscy, tak? Sebastian. A ja koza! Bo tylko ciebie, Olga, będą słyszeć w tym programie. Seba i Nikola to rzeczywiście jaskółscy. Rodzeństwo jesteście, tak? A ty widzisz, że tak mniej narysował mam tego brokatu i mama mu nie wyrzuciła. A ja koza. A ty jesteś jak kozińska czy jaka? Kozicka. Koza. Kozicka. O, i masz kozy w domu czy nie? Nie. A widzisz, a ja miałam. No dobra, to powiedzcie mi, a jak tam w szkole? Zdajecie czy nie zdajecie? Coś już wiadomo z ocenami? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nikola, która klasa? Czwarta. Czwarta, to teraz idziesz do piątej, tak? Mhm. No jak ci idzie w szkole? Jak na razie jestem najlepsza z klasy. O, to jakiś pasek tam na tym świadectwie będzie, co? Będzie czerwony na pewno. O, no i co? Jaki przedmiot najbardziej lubisz? Najbardziej to moim zdaniem mi przypadł do gustu angielski. Tak? A umiesz go dość dobrze? Bardzo. A nawet bardzo dobrze, no i to mi się podoba. Ja mam plombę. Ty masz co? Plombę. Plombę? Tak, dlatego, że... Nie umiem. Przyjechała do nas prosto od stomatologa. Nie no, godzinę posiedziałam w domu. Jej mama się martwiła, że będzie miała problem z odzywaniem się, ponieważ policzek jeszcze ma pod znieczuleniem. Ale po odzeniu nie wiem, czy ona miała problem z odzywaniem się. Olga,
Ściany są ładne. Ładne, no. Później je podotykamy. Teraz na razie patrzymy się tutaj na mnie i rozmawiamy ze mną. Olga, a powiedz mi, a ty do której klasy chodzisz? Do pierwszej. A to do pierwszej dopiero. To ty zaczęłaś edukację. To teraz będzie druga klasa, tak? I który przedmiot najbardziej lubisz? Matematykę, ale nie liczenie. To co w tej matematyce poza liczeniem? Może narobić. Dodawanie. No nie odejmowanie. To też jest liczenie. No właśnie. Nie odejmowanie, tylko dodawanie. Ty lubisz być na plusie. Sebastian? Tak. A ty co lubisz? Która klasa jesteś? Zerówka. O, to ty jesteś młodszy? Od Olgi? Tak. Tak. O, jestem najmłodszy. Jesteś tu najmłodszy. A poznałeś już jakieś przedmioty? W zerówce chyba jeszcze nie ma, co? W zerówce to jedynie jest religia i angielski. Tylko te dwa przedmioty? No i jeszcze polski z twoją panią. Polski się nie liczy. liczy, dobrze. Szczepy też się liczą. Poczekaj, bo jak to pani od polskiego z pierwszej klasy usłyszy, to ci dopiero da, jak do niej pójdziesz. A u ciebie? Która klasa? Piąta. Piąta, to teraz idziesz do szóstej, tak? I który przedmiot najbardziej lubisz? Też angielski, czy jakiś inny? Niemiecki. Niemiecki. A czemu niemiecki? Dobrze ci się rozmawia w tym języku? Bardziej mi podchodzi. Bardziej ci podchodzi. To jest bardzo przyszłościowy język. No niestety Niemcy są największym państwem w Europie i najbogatsi. Dzieciaki, jak to jest, powiedzcie, jak to jest? Dorośli rozumieją dzieci, czy nie? Nie. Nie? Pół na pół. Pół na pół? To znaczy, mama mnie zawsze próbuje rozkminić, ale nie zawsze jej nie wychodzi. Nie zawsze jej wychodzi. Nie zawsze jej wychodzi, tak? A Nikola, jak ty? Uważasz pół na pół? Czemu pół na pół? No, tata nie do końca. A mama cię rozumie? Mama? Prawie zawsze. Prawie zawsze, a tata nie do końca. Okej, okay. A rozmawiałaś z nimi na ten temat? Może warto porozmawiać z okazji Dnia Dziecka? Nie. Sebastian? Warga mnie boli. Noga cię boli? Warga. No dobrze, dobrze, że nie są. Warga! Warga cię boli, tak? Sebastian? Tak. Powiedz mi, czy rodzice cię rozumieją? Dorośli rozumieją dzieci, czy nie? Czasem pięć razy, bo mamy muszę powtarzać. Pięć razy mamy musisz powtarzać? Czasem. To tak prawie w życiu jak kobiety mężczyzną. Pół roku czekać na realizację. O, nieprawda, nie zgadzam się z tym. Czasami jest dłużej. Już? Czasami dłużej. Nie ma co powtarzać pięć razy, prawda? A ty powiedz, jesteś najstarsza, więc już najbardziej doświadczona z towarzystwa. Dorośli rozumieją dzieci, czy nie? Myślę, że zależy. Od czego zależy? Na przykład z różnych, jak to nazwać? Od dorosłych samych zależy, czy od dzieci? Czy od sytuacji? Czy od sytuacji? Od sytuacji. Od sytuacji, tak? To co trzeba zrobić, żeby przekonać dorosłych do swoich racji, do tego, co się im mówi, żeby was zrozumieli? Jak na przykład chcemy iść na jakieś atrakcje i się czasami boją, a my chcemy na przykład dokonać czegoś nowego. No to co trzeba im powiedzieć, żeby zrozumieli? Żeby się nie bali, że nic tam się nie stanie. No rodzice się boją zawsze o dzieci, ja też się o swoje dzieci boję, nawet już pełnoletnia córka mam się boję. No. To co trzeba im powiedzieć? Że też dziećmi byli. Tak? Że też dziećmi byli? Albo na przykład oceny, że... A, to z oceny najgorsze pewnie, nie? Teraz koniec roku. To już jest przekupstwo, korupcja wręcz. A co lubicie najbardziej? Od tego są korepetycje. O, ona rzeczywiście będzie politykiem. Będzie no. politykiem, to ma, jest... zapewne ma. To trzeba od małego ją tam gdzieś... Po pierwszej bytności w kamerze, kiedy przyjechała do nas telewizja Bydgoszcz, pół wsi orzekło, że to jest przyszły polityk, który po prostu będzie miał decydujący głos w Polsce. Myślę, że zagraża twojemu... Wkurzasz mnie. ...stanowisku, Arku. Nie, to będzie taka zmiana sobie. Pokoleniowa. Aha, okej. Okay. No dobra, to jeszcze nie idziemy. Olga, usiądź, powiedz mi, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka? Bolą mnie plecy. Dobrze, okaże się za chwilę, że wy przyjechaliście bardzo schorowani tutaj po prostu stąd. Lubisz w Dniu
dziecka. My jedziemy stąd do sanatorium prosto. Lubisz Dzień Dziecka, bo no dobra. Co najbardziej lubimy w Dzień Dziecka? Co najbardziej lubimy? Prezenty. Prezenty, co tam jeszcze? Czas z rodziną. Czas z rodziną, tak, uściski, jak mama i tata powiedzą, że was kochają. No. Tak? A może teraz warto powiedzieć, tato, mamo, pamiętaj o mnie w Dniu Dziecka i przytul mnie i powiedz, kocham cię. Cześć. Tak? Pamiętajcie, że ten program będzie w Dniu Dziecka wyemitowany. No. A który? Dam wam znać. Aha! A no dobra! Dobra, na bardzo kanale! No dobra, na jednym kanale. Na jednym właściwym. Na jednym właściwym. Na jednym właściwym. Na Polsat! Teraz, cicho, ujarzmić taką czwórkę, to trzeba mieć problem, chociaż tu najgrzeczniejsza, tam też w miarę grzeczne. To jest przyszły polityk. Bójcie się narody. Arku, powiedz mi, od jak dawna prowadzisz świetlicę? Świetlice w Sadłogu. Od 2008 roku. Tak. To już 14 lat, 15. 15 lat? Właściwie tak. Mm. Ile pokoleń ci się tam małych dzieciaków przewinęło już? 5, 6. Powiedz mi, jak ważne są zajęcia dla dzieci na wsiach, w takich świetlicach wiejskich? Bardzo ważne. No i trafnie tak, chyba określiła to dzisiaj Nikola. Kiedy tutaj jechaliśmy i przyznała sama, że jej mama powiedziała, że żałuje, że tak późno wysłała ją do naszej świetlicy. Prawda, Nikola? Tak. A powiedz mi, co to za zajęcia są tam organizowane? Tak naprawdę staramy się realizować różne zajęcia. Staramy się pokazać, że dzieci i młodzież z tak małych wiosek mogą w jakiś sposób się realizować i też spełniać swoje pasje. Mhm. I przede wszystkim nie muszą się nudzić w wakacje, tak? Mamy zajęcia na przykład realizowane wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, kiedy TOS przyjeżdża do nas razem ze swoimi małymi czworonożnymi podopiecznymi. Urządzamy sobie z nimi spacery. Mamy, tak jak Seba zauważył, wycieczki, gdzie tropimy jaskółki. Rzeczywiście to się... Ale już... to Anka zauważyła. Ale ty potwierdziłeś. Mamy też warsztaty takie, gdzie próbujemy wykrzesać z tych dzieci kreatywność, pokazać, że same potrafią mnóstwo rzeczy robić. Teraz na 10 czerwca już planujemy taki dzień rodziny, gdzie będzie można pozjeżdżać sobie na zjeżdżalkach, pogrillować wspólnie. Myślę, że będą jeszcze inne atrakcje. Ale w świetlicy? Tak, w świetlicy. Jeszcze o tym nie wiedzieliście. Wszystko we świetlicy. To taka niespodzianka. Ale te ślizgawki też będą takie ogromne. Tak, będą takie ogromne ślizgawki. A na początek wakacji, co zawsze było moim marzeniem, chcemy ściągnąć Teatr Ognia. Po to, żeby pokazać coś nowego, coś zupełnie innego. No i też jak najbardziej chcemy realizować zajęcia wakacyjne, choć na razie pieniądze to jest straszny problem. No ale mam nadzieję, że jakoś uda się nam zebrać tą kasę, żeby móc te zajęcia... A zbieracie to na jakiejś zrzutce czy na czymś? Nie myślałem do tej pory o zrzutce, ale chyba w tym roku po raz pierwszy będę to musiał zrobić, no bo tych pieniędzy jest coraz mniej, wszystko jest coraz droższe, coraz trudniej dostępne. Po to, żeby móc realizować pewne zajęcia, założyłem koło gospodyń wiejskich, bo tam są jakieś pieniądze, ale przede wszystkim daje nam to podmiotowość i możemy wtedy występować o różnego rodzaju granty. Złożyłem dwa wnioski, zobaczymy, czy rozstrzygnięcia będą pozytywne, czy negatywne. No ja trzymam kciuki, żeby były pozytywne. Dzieci, powiedzmy sobie szczerze, na wsiach mają utrudnione życie, jest im na pewno gorzej niż w tym w mieście, bo w mieście przeważnie ciągle coś się dzieje w wakacje, tak? Tak. Natomiast na wsiach, wiadomo, rodzice są zajęci wielokrotnie pracą, no i te dzieci też mają, no nie mają gdzie iść, powiedzmy sobie szczerze. Od nas do Wrocławka to jest 35 km, rodzice pracują, nie mają czasu, a jak wrócą z pracy, no to generalnie trzeba się zająć domem, różnymi innymi obowiązkami, więc no, jest na pewno z tym trudno, domy kultury raczej nie działają, więc te dzieciaki są zostawione bardzo często same sobie i nie mają rzeczywiście alternatywy, żeby spędzić ten czas. Czasami są kolonie rosyjskie, Blanka chyba byłaś na takich koloniach, tak? No ale to jest ograniczona forma, tak? Tydzień czasu, nie każdy też kwalifikuje się do tego, żeby móc na takie kolonie pojechać, bo trzeba być choćby płatnikiem KRUS-u. Okej. Dzieciaki, pan Arek jest fajny?
Tak. Tak? A będziemy mogli zobaczyć ten film? Będziecie mogli zobaczyć, bo to wszystko będziecie widzieć. Ale teraz. Teraz w czerwcu dopiero. Teraz 1 czerwca. 1 czerwca, w czwartek będzie puszczone. Tak? Ale możemy tu to zobaczyć. Co wy byście życzyli innym dzieciom? Co? Co wy byście życzyli innym dzieciom? Nie. Nic? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że życzylibyśmy im przede wszystkim uśmiechu, tak? Żeby fajnie spędzili dzień dziecka. Tak? Fajnie spędzili dzień dziecka i co jeszcze? Żeby były zdrowe? Seba życzył fajnego życia, tak? Tak. Fajnego życia? Tak. No widzisz, fajnego życia. To co dzieciaki, z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, nas słuchającym, a to słuchać jak stukasz, nie stukaj. Olga, bo nie będzie słuchać tego, co my mówimy, tylko stukania. No i będzie problem. Czyli wszystkim dzieciakom nas słuchającym życzymy wszystkiego najlepszego? Tak. Tak, z okazji Dnia Dziecka. I zaproszę cię gdzie? Do miejscowości, jak się nazywa miejscowość, w której? Świetlica w Sadłogu. O! Świetlica w Sadłużku! Brawo Seba, nie prawda, w Sadłogu. A pan mówił zawsze, że to Sadłogu. W Sadłogu, my mieszkamy na pograniczu dwóch miejscowości, jest zawsze spór, czy Świetlica jest w Sadłużku, czy w Sadłogu. Ale jest w Sadłogu. Ważne, żebyście wiedzieli gdzie. Ja wam życzę, żeby wasze wakacje były bardzo fajne, żebyście często odwiedzali jaskółki, malowali nas. Torby, tak, tak i czapki. No to co, moimi gośćmi była Blanka? Tak. Tak? Nikola? Olga? Sebastian? Tak. I Arkadiusz, czyli sołtys wsi Sadłóg, który od 2008 roku prowadzi już świetlicę dla dzieci i chwała mu za to. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom za przybycie. Do widzenia. Dziękujemy. Można powiedzieć, pozdrawiamy wszystkich z klasy. Do widzenia. I co, pozdrawiamy wszystkich z klasy, czy nie? Tak. Do widzenia. Dobra, no to pozdrawiamy. Do widzenia. Koniec! Tak, fajnie.